Słuchajcie, ostatnio wyszedłem na dwór. Ale to wszystko dlatego, że w ten głupi dzień nie można było zamówić kebaba. Co to ma, kurtęc już wykrochmalony, znaczyć? W dobie butów sportowych i napędzających samochody koników mechanicznych takie coś? Musiałem to koniecznie sprawdzić i w tym celu niestety złamałem moją zasadę numer jeden, która brzmi: kebab to też warzywo. Znaczy nie, to jest moja zasada numer dwa, ale zasada numer jeden brzmi dokładnie nie. Miało być nie wychodź. Kurde, muszę jeszcze trochę popracować nad tymi swoimi zasadami. Nieważne, w każdym razie chodziło o to, że wyszedłem z domu. Ubrałem się jak w zimę, bo jest zima, jakby ktoś nie wiedział. I musiałem wszystko założyć i było bardzo, bardzo zimno, a i tak wyszedłem. Jak wychodziłem, to jeszcze sprawdzałem specjalne termometrze i było na minusie aż ileś tam stopni. Więc sobie wyobraźcie, jak było zimno. I mimo, że ubrałem się tak, jak mama zawsze mi mówiła, porządnie, to i tak mi było zimno, bo się trzęsłem. Być może dlatego, że nie miałem zimowych butów, a może też dlatego, że w ogóle nie miałem butów. Ale akurat stały obok, więc założyłem i poszedłem dalej. Jak każdy porządny detektyw, zanim poszedłem do kebaba, wybrałem się do parku. Poszedłem więc do garażu po samochód. Co? Pewnie sobie teraz myślicie: jaki samochód, Rudy? Ty nawet nie umiałbyś kawałka przejechać na hulajnodze. A zobaczcie teraz. No dobra, mieliście rację. Bardzo trudno się jeździ na hulajnodze. Poszedłem więc na piechotę i zacząłem węszyć. Akurat to, co za chwilę zobaczycie, może wam się wydawać dosyć głupie, ale nie jest. Tak jak zresztą wszystko w tym filmie. Znaczy nic w tym filmie. Znaczy, pogubiłem się. No patrzcie. Znaczy, nie chodziło mi o to, że akurat tutaj się zgubiłem, choć może tak faktycznie wyglądam, ale to wszystko specjalnie, żeby dla zmyłki. Wiem, że mówiłem, że poszedłem do parku, a to wcale nie wygląda jak park, ale spokojnie. To jest tuż przy parku. I nawet udało mi się znaleźć bardzo interesującą rzecz, bo zauważyłem, że... Ej, czy ja tu wyglądam, jakbym narobił w gacie? A nie, ja tu po prostu zapomniałem założyć paska. A kolejna scena nie ma nic z tym wspólnego zupełnie, bo ja tam po prostu próbowałem znaleźć poszlakę. Tak, i prawie znalazłem. O, widzicie, jak tam się uważnie przyglądałem? O, a tutaj taki krok detektywa, widzicie? Tam się z tymi poszlakami tak długo zeszło, bo zapomniałem lupy przyłożyć. Drepcząc sobie tak po parku, nagle coś zauważyłem i wpadłem na pomysł, żeby pobiec. Ale to był słaby pomysł. Oczywiście wiedziałem, że po takim ogromnym wysiłku, dlatego nie lubię biegać, że się cały zgrzeje i spocę i że jak zdejmę czapkę, to będzie kosmos. No i właśnie tak było. To, co wtedy dostrzegłem, to było drzewo. Ale mało tego, na tym drzewie coś było. I chciałem to sprawdzić. Znaczy, chciałem zobaczyć, czy czegoś tam przypadkiem nie ma. Tak jak na każdym drzewie, bo na każdym drzewie tak naprawdę jest coś, jak to na drzewie. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że na pewno tam nic nie ma. I że nie warto tam już wchodzić, bo przecież tam... Co może być na drzewie? Tam nic nie ma przecież. Jak każdy najlepszy detektyw na świecie, przed pójściem do kebaba wybrałem się jeszcze do cukierni. Wiedziałem, że tam będą poszlaki i faktycznie były na dziecięcym stole i próbowałem rozwiązać zagadkę taką kredą białą, ale pani się zdenerwowała ze sklepu i powiedziała, że mam szybko wychodzić już stąd, bo to nie jest miejsce dla mnie. Ale zdążyłem jeszcze kupić loda. Właśnie, loda w zimę? Ha! Nie ze mną takie numery. Wiedziałem, że ktoś pomyśli, że nigdy w życiu nie kupię loda. A właśnie, że kupiłem. I przyglądając się wskazówkom zawartym na tym lodzie, przyjechał autobus i musiałem do niego wsiąść. Od razu wiedziałem, że kierowca jest w to zamieszany. No bo kto akurat by przyjechał, jak ja patrzę wskazówki? I do tego, jak ja akurat chciałem udać, że liżę sobie tego loda, żeby nie wzbudzać podejrzeń w zimę, to on akurat dodał gazu. I to się stało. Straciłem wszystkie wskazówki, ale za to miałem bardzo fajny, stylowy i modny kamuflaż, który pozwalał mi się ukryć i nikt już nie wiedział, kim ja jestem. Mogłem sprawić sobie śledztwo wszędzie i wąchać moim świńskim noskiem, gdzie tylko popadnie. Może i troszeczkę przyciągał uwagę.
Ale za to nikt nie miał szans domyśleć się, co kryje się pod takim świńskim ryjem. Na szczęście wiedziałem, że kiedy tylko zmyję tego loda z twarzy, to świński ryj zniknie na zawsze. Czy nie? Poszedłem jeszcze poniuchać do sklepu i zdarzyła się dziwna sytuacja, bo pizza akurat zesztywniała na mój widok, ciekawe dlaczego, ale nie chciałem jej już męczyć i w końcu nastał ten moment. Musiałem po raz pierwszy pójść do kebaba na piechotę. W pełnym kamuflażu nikt nie miał szans domyślić się, kim jestem. Mogłem robić, co mi się żywnie podoba, więc zamówiłem sobie kebaba, usiadłem sobie przy ladzie i jadłem go razem z lodem. Ale dobrze, przejdźmy w końcu do sedna. Co w końcu odkryłem w związku ze sprawą braku dostawy kebaba? Nic, zapomniałem się spytać, czemu nie można było zamówić. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż jaj ani pały. Kiedyś byłem biały, potem kolor smoły.